sieć. Siema, a więc dzisiaj część druga, o konie na czerwonego robaka z małej rzeczki. Dzisiaj od razu wybrałem się na tą właśnie malutką rzeczkę, na którą wcześniej połapałem w poprzednim materiale. Fajnie. Więc postanowiłem od razu wybrać się tutaj. Zobaczymy, czy coś będzie się działo. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam na fanpage, na Facebooku, fotorelacje do odwiedzenia i miłego oglądania. Hej! Pierwszy okonek dzisiejszego wypadu. O. O taki, ale ładnie. Pom. Pięknym garbuzji. Trzeba użyć wychodzacza, niestety. Fajna rybka. Czuję, że to jest spory okoń albo fajna płotka. Nie, spory okoń. Spory okonisko. Bardzo ładny okoń. A
Na jednego robaczka. A inny Dalmus. Też ma takie czerwone płetwy. Pięknie. Ładne, ładne. Drugi. Ten jest jeszcze większy. Czy mi się tylko wydaje? Ładne, ale fajnie ciągle. Ładny garbus. Ten już robaka zabrał całego. Kolejny bardzo ciekawy chyba garbus. No bo patrzcie, jakie ma, mają czerwone płetwy, dosłownie. Tak czerwonych dawno nie widziałem płetw. Znowu przymnożył. Teraz już cię mam. Ale ciśnie. Taki mały, a tak ciśnie. Kawałeczek robaka się pokusił. Ten jest naprawdę spory. Czuję już albo tylko taki waleczny. Ale nie należy do małych. Taki okonek. Ale piękny. Taki kawałek czerwonego robaczka. Taki piękny okon. Ale czerwony. Takie czerwone płetwy, piękne. Ślicznie ubarwiony.
Dobra. Hop. Poszedł. Ładny, porządny garbus. Te wszystkie mają gdzieś 23, 4 do 5 cm. No i kolejny udany dzionek, że tak powiem. Może nie do końca, bo deszcz mnie wygonił z nad wody, bo bym jeszcze posiedział troszeczkę, jeszcze bym parę złapał sztuk. Ale i tak było fajnie, bo były większe okonki. No i spławik, mała rzeczka, czerwony robaczek daje radę. Także ryby są, tylko trzeba je znaleźć i podać im odpowiednią przynętę. No i tyle na dzisiaj. Część druga udana. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!